Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Jesteśmy właśnie już po zgrupowaniu. Dzisiaj już wszyscy zameldowali się w Zielonej Górze. Zgrupowanie przebiegło zgodnie z planem. Tak jak mieliśmy zaplanowane treningi, tak wszystkie były odbyte. Było to, wydaje mi się, bardzo potrzebne. Spędziliśmy dużo czasu ze sobą, potrenowaliśmy ciężko. Nie było tego czasu dość sporo, żeby tych treningów, te treningi rozłożyć na więcej dni, ale w tym krótkim czasie trener stanął na wysokości zadania i naprawdę zaplanował ten czas tak, że w sumie nie było nawet czasu za dużo poleżeć w łóżku w pokoju, tylko z treningu na trening się przemieszczaliśmy. Bardzo dobrze ten czas spędziliśmy. No, to był krótki obóz, to prawda, kilkudniowy, ale bardzo intensywny, więc czas był wypełniony naprawdę bardzo fajnie, bo tych zajęć było sporo. Od samego rana, przed śniadankiem zaprawa, przebieżka po plaży, później drugi trening po śniadaniu na plaży, później sala, albo gdzieś tam też mieliśmy okazję na rowerkach pojeździć, więc dużo tych zajęć było i ogólnie było fajnie. Fajny klimat, fajna miejscówka, pogoda nam też sprzyjała tak naprawdę, żeby na zewnątrz właśnie potrenować, więc no myślę, że wszyscy chyba możemy być z tego obozu bardzo zadowoleni. Było dobrze, z chłopakami bardziej w sumie się poznały, zabawa była, ćwiczenie było, więc wszyscy byli zadowoleni. Z tego co widziałam, dużo trenowaliście. Opowiedz, czy trener Kuba dawał wam mocno w kość? Właśnie tak idealnie było, bo mieliśmy dużo treningów i właśnie czułem, że taki idealny obóz. Pojechałem na obóz, żeby troszeczkę poćwiczyć z chłopakami. No i wiadomo, ta zima była dosyć mocno przepracowana, więc gdzieś tam na koniec tego obozu troszeczkę nadwyrężyłem prawą nogę i no i faktycznie gdzieś tam teraz potrzebuję troszeczkę odpoczynku, natomiast obóz był bardzo przyjemny. W ogóle pierwszy raz byłem w Świnoujściu, także bardzo dobrze będę wspominał ten obóz. Dużo czasu w ogóle spędzaliśmy ze sobą. Organizacja też była super, bo tak naprawdę nie mieliśmy czasu, żeby się nudzić. Cały czas byliśmy w ruchu, także bardzo mi się podobało. Woda zimna? Zimna, ale właśnie po treningu fajnie było sobie schłodzić nogi, żeby mięśnie się trochę zregenerowały i w ogóle bardzo przyjemnie było. Przedostatni dzień jeszcze mieliśmy okazję poobserwować sobie fokę, która gdzieś tam wyszła na kamienie na plaży, także bardzo przyjemnie, naprawdę będę wspominał ten czas. Ogólnie bardzo fajnie, cały dzień mieliśmy w aktywnościach, rano rozruch, plus do tego dwa treningi, tak naprawdę cały dzień wspólnie z ekipą się integrowaliśmy, do tego jakieś tam kolacje, wspólne posiłki, ogólnie bardzo fajnie było. Yeah, it was alright spending a few days with the boys and this year the weather was much better than last year, so that was a plus side. Oh, I think it was a pretty good camp, we all got together and I think there's good team spirit in the team, both the top and the second team, so I think it's gonna be a good season. Wszystko było w porządku, potrenowaliśmy, pointegrowaliśmy się, pograliśmy w piłę i w inne różne gry, naprawdę było mega. Kto wpadł na pomysł, żeby wskoczyć do wody? No założyłem się z Oskarem o 10 zł. Czyli o 10 zł wskoczyłeś do bardzo zimnej wody, jak było? Znaczy Oskar wskoczył pierwszy, bo ja generalnie nie lubię zimna, no ale nie mogłem być gorszy, więc stwierdziłem, że też wskoczę. I tym samym zaoszczędziłem 10 zł. Myślę, że całe zgrupowanie przebiegło dosyć szybko. Trochę spędziliśmy czasu wszyscy razem. Pogadaliśmy, spędziliśmy miło czas i tyle. Zmęczyliście się chociaż troszkę? Trener Kuba dawał w kość? Jasne, że tak. Treningi były wymagające. Ale też to nie były takie treningi, żeby się zajeżdżać. My już planujemy wyjeżdżać powoli na tor, więc też spowalniamy z treningami fizycznymi trochę. Było naprawdę, muszę powiedzieć, że było naprawdę bardzo fajnie.
Jest strasznie fajna atmosfera, z chłopakami się naprawdę super dogadujemy, jest mega komfort, bo no, jeżdżą z nami dużo bardziej doświadczeni zawodnicy typu bracia Pawlicy, czy Jarek Hampel, czy Rasmus Jensen, a rozmawiają z nami zupełnie normalnie, jak kumpel z kumplem, i to naprawdę daje taką dużą swobodę. No i oprócz tego, no co, no z Krzyśkiem trochę kontentu zrobiliśmy, myślę, więc było naprawdę fajnie. Mieliśmy okazję spędzić więcej czasu ze sobą, porozmawiać i to całkiem sporo, no bo tego czasu wolnego też gdzieś tam później wieczorkiem trochę było. Z większością oczywiście tutaj znamy się już bardzo długo i gdzieś tam te nasze relacje zawsze były dobre, więc myślę, że klimat mamy naprawdę bardzo fajny. We'll be right back.